zimno, wiecznie, ciemno. Wydaje się, że to nie są najlepsze warunki do nagrywania materiałów wideo. My jednak uważamy nieco inaczej, ale też okazja jest naprawdę niezwykła. Dziś odwiedzimy człowieka, który jest poza granicami naszego kraju, ale nie na urlopie. Bardzo dużo pracy, dużo emocji. W ramach Widzę w Pogodzinach zajrzymy do Henricha Rawasa. Ten program powstanie przy współpracy naszego partnera, czyli firmy Fleet Center, a my wsiadamy w samochód i jedziemy na Słowację. Podróż za nami, całkiem szybka teleportacja do Słowacji, do miejscowości Rybki. No i nasz bohater dzisiejszego odcinka Widzewa po godzinach, Henrich Rawas. Heniu, witam serdecznie. Dziękuję. Witam Was. Jesteśmy w bardzo specjalnym miejscu. Powiedz nam, czemu nas tutaj zaprosiłeś, czemu akurat tutaj, czemu za nami boisko i taki piękny widok. No tak ja mieszkam, myślę, że dwie minuty spacerem tuto, w tejto ulicy i tak, tuto bardzo, bardzo dużo czasu strávil, kde v Pilce gral, už od 13 lat, tak 3 dní do týdňa tu chodil na tréningy. I uspiev s družinou, jak 13 lety, i myslel, že dužo, dužo času tu byl, i tak v Pilce, i tak sportovo, i dla mňa to je v mojem srdci, no, táto dzedzina i ľudia, čo v tejto dzedzine meškajú, i odtiaľ to pochádzam, i tuto som dužo, dužo času. No właśnie, to jest twoja rodzinna miejscowość. Wielu zwraca uwagę na to, że no, chyba są tu trochę z ciebie dumni. W budynku klubowym, który też mieliśmy okazję zwiedzić, koszulki twoje z Widzewa, z Derby County. No i przede wszystkim miejsce, w którym ty chyba złapałeś taką miłość do futbolu. No tak, i ze Słowacji tam jest, ale to ja zobrzał do domu, dlatego że widział, że wy przyjechacie, tak nie wiedział, czy to otwarte będzie. Ale tak, no, tí ľudia mne znajú, už jak byl malý, teraz už dužejší, ale znajú mne i kibicujú, no, i jest od nich doping, i dla mojej rodziny oni dužo, dužo času tu strávia, je tu taká bardzo dobrá komunita, ľudí z dediny, ktorí kochajú tú Pilku, i tu jest 90 detí, tu trénuje v týdňu, i ja gadam, no, od pievži družiny s nima dužo trénoval, bardzo dužo kolegov tu znám, i je to taká dla mňa, no, dla mňa domov. Ešte jedna vážna rzecz, jeśli chodzi właśnie o klub z miejscowości Rybki. No, widzieliśmy na zdjęciach twojego tatę, który też tutaj grał w piłkę. To on był tym, który zaszczepił tą pasję w tobie? No i myślę, że i tata, i brat, i moji starý otec, otcovia, oni bardzo, môj jeden starý otec tu gral, jak ten klub byl zatvořený, i môj druhý starý otec tu trénoval pievži družinu dlouhé roky, i od nich tak myslel, že i brat, môj brat je z 5 let starší ode mňa, to tak s ním bardzo dužo takých rivalita, nie, s ním bardzo dužo valčil, nie? Lebo ja chcel byť lepší jak on, ale on byl lepší, dlatego že 5 let. No i s ním, jak byl malý, tak on gral pomocníka, tak on žutý voľne, i ja mu loptu, nie? A ja tak bylo, vtedy byl v brance, ale i dužo moji starí rodičia, detkovia mňa na boisko brali, u nich doma bardzo dužo s Pilkou, i myšla, že tak, od starých otcov i po té brády i otec. Będzie okazja o tym na pewno szerzej porozmawiać, ale nie jest dziś za ciepło, także chyba się zapakujemy do auta i ruszymy w trasę. Faktycznie, dostaliśmy się do samochodu, jest tu trochę cieplej, można sobie porozmawiać też nieco spokojniej. Demonstrowałeś przy boisku swoją koszulkę ze zgrupowania reprezentacji Słowacji. Muszę od tego zacząć, bo to takie największe chyba wydarzenie w twojej karierze ostatniego czasu. Można powiedzieć, że to jest spełnienie marzeń, to jest szczyt.
szczyt kariery, czy jeszcze wiele przed tobą? No tak, chciałbym zrobić debut za Słowację i wiesz, no było bardzo dobrze być na tym zgrupowaniu i dlatego, że to był ostatni mecz Mareka Hamsika, to jest bardzo, bardzo ważny zawodnik dla Słowacji i dla mnie, no chciałbym grać za Słowację, jest, no jest to proces, no trzeba, wiesz, pierwszy zgrupowanie i zobaczymy, jak będzie na następnym i potem na następnym zgrupowaniu. Mówiłeś właśnie o pożegnaniu Marka Hamsika. No to taki moment, że i Markowi się łzy wokół zakręciły i pewnie wielu kibicom. Dla Słowaków to jest faktycznie tak ważny zawodnik? To jest taki, nie wiem, słowacki Lewandowski? No tak, widzę, że 20 tysięcy kibiców było na meczu. Myślę, że 20 tysięcy kibiców na meczu Kadzia Słowacji nie było długą dobu. I było to dla niego takie ważne spotkanie, dlatego że on już więcej czasu z rodziną i tak, bardzo dobry zawodnik jeszcze, no i było widzieć, że dla niego bardzo emotywne i dla nas, no jest, ja go oglądał w telewizji długie lata i teraz być na tym zgrupowaniu z nim i trenować i grać i tak siedzieć dla niego na kolacji było, albo w samolocie było bardzo dobrze i tak, no dla niego to jest bardzo, bardzo ważne i ja gadam, no już myślę, że tak 2-3 razy w szatni. Mm-hmm. Miał trochę, był taki, że już ostatni mecz, ale myślę, że dla Słowacji to był bardzo dobry zawodnik a teraz musimy, myślę, że długie lata nie będzie zawodnik jak on, ale zobaczymy, no, czy ma i dużo rekordów, tak rekordy szły, aby možno następny zawodnik, možno ich, myślę, że 136 startów i braniek, nie wiem, ale bardzo dużo. No to teraz tak, opowiadałeś o tym, że mogłeś z nim usiąść na stołówce, mogłeś z nim porozmawiać w samolocie. Wszyscy wiemy, że zgrupowanie no to jest faktycznie bardzo specyficzne miejsce. Zawodnicy zjeżdżają się nagle z całego świata, łączy ich to, że są jednej narodowości. Z kim najłatwiej, najszybciej było ci złapać kontakt? Znałeś już kogoś wcześniej? No tak, myślę, że najszybciej było z chłopakami z polskiej ekstraklasy. Z Relakom, z Warty Poznań, Valo, z Wisły Płocki, potem z Lechu Poznań. Luboszatka z Lechu Poznań, przepraszam Lubo. I Luba znam trochę i tak, no on przyjechał ten dzień, ale myślę tak, że z chłopakami z ekstraklasy, dlatego że szybko gadali o ekstraklasie. Ja gadali ze Zrelakom i z Valom, żeśmy wygrali te mecze, tak się trochę im trochę żartował i myślę, że po tej i tak chłopacy bardzo dobrzy i ty starsi jak Hamši, Kucka, Škriňar i bardzo, bardzo dobrzy, bardzo dalo się z nimi pogadać i myślę, że tak, no pierwszy kontakt chłopacy z ekstraklasy i potem tak myślę, że wszyscy chłopacy, no i ten piłkarski świat jest mały. No, ja znam jakichś zawodników, co znają i drugi z innych drużyn, no tak i o tym gadali, nie? I gadali o swoich żywocie i tak jak jest w innych krajów. I no tak, ale pierwszy kontakt z ekstraklasy, potem ze wszystkimi. I samozrejme Dubravka i Rodák z nimi tak najviac času. I oni jak w Anglii, no tak to mieli dużo gadać o Anglii. No też właśnie, o ten angielski wątek w twojej karierze będę jeszcze na pewno pytał, bo to jest pewnie temat rzeka i historia niezwykle ciekawa, no ale na boisku treningowym, tak jak mówisz, mnóstwo czasu spędzonego i z Dubravką, i z Rodakiem. Czy to oznacza, że nie wiem, możesz podejrzeć tych zawodników, którzy grają, no, nie oszukujmy się, w najlepszej lidze na świecie, którzy no, doszli do takiego poziomu, o którym wielu bramkarzy na pewno marzy, no i którzy są znani nie tylko, nie wiem, na Słowacji, nie tylko w Polsce, ale też myślę, że w wielu innych krajach, bo to bramkarze o uznanej marce. Dla ciebie to, nie wiem, pewne autorytety, a zarazem koledzy z drużyny? No tak, myślę, że jak ich widział, no Mareka Rodaka znam już z Anglii, my gadali przed meczami po meczach i tak Dubravku nie znal, ale bardzo dobry chłopak i Rodak i bardzo dobrze się mi z nimi trenovalo i wiesz, no Premier League jest jedna z najlepszych lig, myślę, że na świecie jest to znać i myślę, że widzieć, że bardzo dobrzy chłopacy i dobrze się z nimi trenovalo i myślę, że
mogol się od nich učiť i mogol, chcel zrobiť to najlepšie, jak možné, aby się pokázal, ale jak Adam, no bardzo, bardzo dobrý. Byl jsem zadovolený, překvapený, no bardzo dobrý chlopáci, bardzo dobře se mi s nimi trénovalo i na mečoch bardzo dobrý, taky ta bardzo dobrá rivalizácia medzi brankážami. Tak dla mě chtěl by jsem Premier League a je vidět, že jsem s těma to chlopákama, že je tam možnosti v budoucně. Kiedyś grałeś w Premier League, ale to było Premier League 2, drużyna Derby County do lat 23. No to taka struktura, z której kilku zawodników, także z twojego rocznika. Teraz gra już naprawdę na poważnie gdzieś na zachodzie w piłkę w tych najlepszych ligach. Jak ty wspominasz tamten czas? No bo w ogóle, tak jak mówiłem, Anglia to generalnie szeroki temat, ale no sama ligowa budowa Premier League 2 mnie interesuje. No tak, Premier League 2 była bardzo dobrze. Myślę, że ono to jest bardzo dobrze dla młodych zawodników, czy na przykład tam jest U18, a kiedy z tej U18 pojechają, tak jest tam dobrze ma taką, gdzie mogą grać mecze 2-3 roki. A myślę, że ta U23 jest tam duża różnica od pilki mężczyzną, bo to jest jeszcze taka juniorska. Jest tam duża różnica po fizykalności i taka ta mocność, pewność. Ale myślę, że dla młodych zawodników bardzo dobrze. No, graliśmy proti Manchester United na Old Trafford, Everton, żeśmy grali City, Manchester City, Liverpool, Arsenal, graliśmy bardzo dobrze drużyny i było widzę, no, myślę, że Scott McTominay mi dał dwie bramki, jak grali na Old Traffordzie i grał Saka, myślę, że mi dał bramku. No i ale było, że na przykład zawodnicy z pierwszych drużyn potrzebowali nejaký čas na boisku, tak přijechali Jack Wilshere napríklad. Bylo to, myslím, že bardzo dobře. Tam taky, jak 17 do 20 let, to je bardzo dobře, ale myslím, že potom je bardzo vážné, aby ti závodníci grali i v družině mešteznu, aby taká i v nižších ligách, ale aby grali, aby je taká v té akadémii U23 to bylo také technickejšie, ale nie také fyzickejšie. No tak myślę, że ale myślę, że Premier League tu bardzo dobrze jest to zrobione. Premier League chce, aby ci młodzi zawodnicy grali na dużych stadionach, w derby mi grali bardzo dużo na głównym boisku, co było bardzo, bardzo dobrze i kibici mogli przyjechać za 0 funtów, mogli przyjechać i mieć za darmo. I dla mnie myślę, że bardzo, bardzo nie wiem ile meczów odegrał, ale myślę, że dla mojej takiej pewności tak było to dobrze grać no, w tym, ale wiem, że najwięcej się uczył, jak grał w drużynach na wypożyczeniu, gdzie grał 46 meczów. No, za U23 grał można 10-15 meczów za sezon, dlatego że i z pierwszej drużyny brankarzy, jak potrzebowali minuty, tak grali. To o te wypożyczenia cię zapytam, bo to był chyba taki moment, jako nastolatek trafiłeś do Anglii i to była taka chwila, w której zdałeś sobie sprawę, że no gdzieś ta gra jest potrzebna. Zostało ci to umożliwione. Jak ty wspominasz te no, już mniejsze boiska, mniejsze kluby na Wyspach Brytyjskich? Niektórzy mówią, że to jest niezwykły klimat tych początków futbolu niemal, jeśli chodzi o te małe drużyny, a ty tam, tak jak mówisz, zagrałeś w sezonie nawet po 40 kilka spotkań. No tak, ja przyjechał niemal dużo, mał mecze za U19 w Słowacji, ale niemal dużo w pierwszej drużynie i tam było bardzo ważne, że w pierwszej, no i pierwszy szedł na wypożyczenie z Peterborough do Boston United, gdzie myślę, że odegrał 22 meczów i z Pogarowymi. I dużo, dużo mnie to dało, no kibici, pierwszy mecz był, grali Stockport na wyjazdzie i było myślę, że 2400 kibiców, no i dla mnie to było szok, nie, lebo grał można 50 kibiców, wiesz, w akademii i teraz takie duże i myślę, że dużo mi to dało, no i zrobił blady, macie niektóre bardzo dobrze, niektóre źle, ale dużo, dużo mi to dało do mojej kariery i tak się nauczył z kibicami pracować, no i potem išiel do derby, no i v derby byl v akadémii, no i po té vypojičenie igral 43 mačov i s Pogarami, no i to je bardzo 43 mačov za sezón, to je bardzo dužo i bardzo dužo pevnosti, bardzo dužo takej myšle, že šem bol o dva levely lepší brankáš, no i dlatego dla mňa to bylo bardzo, bardzo vážne i
poté tú sezónu išiel do derby do PFG družiny. No Lampard mne videl v tréningu i ja myslel, že bol bardzo pevný v sebe, dlatego, že odchytal 44 mačov, byl závodník sezóna i tak, no i poté byl v PFG i dlatego, že dostal do PFG družiny v derby. Čo napríklad, keby chytám v Premier League 2, tak by ešte tam nebyl. No i vieš, že je strúdne, keď hráš sobota, vtorok i hráš na boiskách, kde bardzo malé boiska, väčšiu rem, nemáš také, jak napríklad vo Vidzeve, že máš všetko, pre teba je zrobené, hotel. Tam nebolo, tam musel ty svoje jedlo, čo povie? Všetko musel ty šebe zrobiť i musel sa pregotovať na ten meč. No niekedy pojechali na meč 5 hodín. No i to bolo bardzo, bardzo trudné, ale dužo mi to dalo, že napríklad vždy nemôžeš byť na meč pregotovaný 100%, dlatego, že možno nejaká malá kontúzia, alebo zle sa spalo, alebo zlý sen, proste ale musíš to odograť v čom najlepšom, no tak bardzo, bardzo vážne, no i v tej družine v Gainsborough, tam nebola dobrá obrana, tak ja mal dužo, nie? Tak dla mňa to bolo mladého brankáža, dla mňa bardzo, bardzo vážne, aby toho dužo mňal a aby mal tú mečovú tie meče, no lebo tréning je bardzo vážny, ale ten meč je dla brankáže, ten meč je také, neviem, trudno sa to povie, ale meč je meč, no je to druhá ružnica medzi tréningom i mačom, dlatego, že v maču zrobíš jeden blad i môžete to koštovať punkty, no v tréningu zrobíš blad i ide kolejný, alebo nástepný strál, nástepný granogo, no i keď v maču zrobíš ten blad, tak vieš, že dobře, musíš mentálne byť bardzo mocný, aby v tom maču kontinuoval. Skoro v Peterborough i v Bostone, mówisz, że ta linia obrony nie była najlepsza. Gainsborough, okay. Tak. Skoro, no faktycznie, obrońcy nie dają rady, masz dużo roboty. Nie wiem, dla bramkarza to jest bardziej rozwojowe, czy jednak lepiej, kiedy masz przed sobą graczy, którzy zapewniają ci względny spokój w bramce, dużo mniej interwencji, przez to też masz po prostu trochę mniej pracy w trakcie meczu. Wolisz, nie wiem, być cały czas pod prądem, bronić strzał za strzałem, czy raczej mieć taki piknik? Dla mnie to jest, dla bramkarza myślę, że to jest inna taka gra, no, kiedy masz bardzo dużo interwencji, tak się taki w trakcie, się koncentrowany i jak nie masz, tak jest trudne niekiedy być koncentrowany, dlatego, że ty czekasz na jaką i można niekiedy w maczach jest jeden strzał. I jak ten strzał wykorzystują, tak można przegrać ten mecz 1-0, nie? Tak stało się i w meczach, no i to są bardzo trudne mecze, ale dla mnie ja się adaptuję, no myślę, że i vo Vidzeve jest widzieć, że niejakie mecze mal bardzo dużo roboty, no i niejakie mecze nie mal robotu, no a ja chcę ostać bardzo koncentrowany, dobrzy fokus i chcę się, aby pomógł drużynie, kiedy mi jest trzeba, no jak mi jest trzeba viac razy za ten mecz, tak chcę pomóc, jak jest jeden raz, tak chcę zrobić tu bardzo ważną interwencję. I no, myślę, że w wcześniejszy sezon, jak grali w PFG Lidze, tak to była taka zmiana dla mnie, dlatego, że w Senici tego miał bardzo dużo i przyjechał tam i tam można było ten 1-2 strzali. No. I w tuto sezon to jest taka zmiana trochę, ale myślę, że każdy mecz jest drugi, każdy mecz jest inny i musimy, dla mnie musimy się adaptować. No. I dla mnie nie jest, że dobrze, jest dobrze, jak masz dużo roboty, ale zase, kiedy nie jest robota, tak chcę być, aby kiedy ta jeden strzał będzie, tak zrobię, pomóżę tej drużynie. Padły tutaj nazwiska, tylko dosyć konkretne. Mówiłeś o Jacku Wilshire, mówiłeś o Bukayo Saka, mówiłeś o Franku Lampardzie wreszcie. Człowieku, który no, miał okazję oglądać cię w treningu. To działa na wyobraźnię. Jakim gościem jest w ogóle Frank Lampard? Bardzo dobrze. Był taki zadowolony, dlatego że on pierwszy trening, jak z nimi trenował z pierwszą drużyną, jak on trenerz, główny trenerz, tak do mnie przyjechał i powiedział, że jak zrobię blat i chcę zrobić tą dobrą rzecz, tak on mi da doping. I dla mnie to dało dużo pewności i myślę, że dużo mi to pomogło. I było widzieć, no, że on bardzo dużo w tej karierze grał i na, za Chelsea, za Anglię i robili rzuty wolne i pierwszy raz robili rzuty wolne i dał mi 8 braniek. A ja było, że ale drugi raz już len 6 branek i potem išlo dole, nie? Ale myślę, że 5 metrów išiel do tylu. Ale bardzo, bardzo dobrzy gość i
byli z Wejnem Runy, zašli, Ashley Cole bol bardzo vážny, bardzo dobrý gol, že mi bardzo dužo mi pomogol na boisku, jak on byl jak hráč, Lampard byl jak trenéš. Ale bylo vidieť, že bardzo oni sú taký, poviem, že humble po angielsku i taký príjemný do gádania i taký dobře se s nimi pogádá, ale i na boisku ti pokážu, že oni niečo vedia i chcú ti tak ten doping, ten vieš, taký ten support. Uh-huh. A Shake Given? Shake Given, bardzo dobrý gošť. Myslel, že on by ešte mohol grať, jak byl trenéžem, ale byl s ním bardzo dužo žartov, jak sme trénovali, taký ten tréning byl bardzo dobrý, robili všetko i stále s ním gádam. A dobře, ako s ním gádam i tak gádame o mačoch, o pilke i mimo pilky, tak on byl bardzo, bardzo dobrý gošť na mňa. No to teraz, skoro zapytałem o Givena, to pytam o trenera Andrzeja Woźniaka, który fajniejszy? Nie budu zrobić różnicy, oni obydwa dobrzy, bardzo dobrzy trenerzy, można trochę inna taka ta szkoła treningów, byś powiedział, ale jak ja gadam, no ja chcę zrobić to najlepsze i chcę się od każdego trenerza zobrać z tych treningów to najlepsze, co można. I ja nie chcę robić różnicy, który trener jest lepszy, gorszy, dla mnie to jest, każdy trener ma swoją, ale nie będziemy, Andrzej Woźniak jest polska legenda i bardzo, bardzo dużo mi pomógł i jest widzieć, no, że co on robi jest bardzo dobrze, bardzo dobrzymi brankarzami trenował, jest widzieć, no, szczęśliwy, teraz jak jest bardzo dobrze na mundiale, nie, tak i z nim był, nie, tak można od Andrzeja Woźniaka zobrał ty żółty karne. Myślę, że Andrzej Woźniak mi gadał, że on kiedy krawał, tak robił ten żółty karny, co teraz złapał, nie, że zrobił ten ruch, wrócił się zase ten ruch. No i szczęśliwy to tak złapał, nie? Tak Andrzej Woźniak jest bardzo, bardzo dobrze i bardzo lubię z nim trenować i tak jak gadać, lebo grał na wysokim poziomie. Miał wpływ na ten obroniony rzut karny z koroną w ostatniej kolejce rundy jesiennej? No tak, miał. My gadamy przy każdym meczu o rzutach karnych i tak gadamy, co może napastnik zrobić. No w tym meczu jest to moja intuicja, ale gadaliśmy i takśmy można na innych zawodników mamy inne rozwiązania, no i to tośmy wiedzieli, pomogło mi. No to teraz uważaj. Z Anglii przywiozłeś mnóstwo doświadczenia i mam wrażenie, że to jest trochę inny świat, ten brytyjski futbol, a piłka nożna w Słowacji, piłka nożna w Polsce, ale zdaje się, że w Anglii też trochę się zadziało w twoim życiu prywatnym, bo jakby nie patrzeć, no dzisiaj mieliśmy okazję gdzieś poza okiem kamery spotkać także George'a i waszego czworonożnego przyjaciela. Jak to się stało, że wy na siebie wpadliście z George'em? No, na Tinderu. Ono to jest dlatego, że ja przyjechał do Derby i umowę podpisał, nie, i był na hotelu 3 tygodnie. No i potem na Tinderi byl i ona tak samo, i ona mówiła z żartów z jej koleżanką. No i tak zaczęli gadać. Myślę, że tak 3 tygodnie ona mnie ignorowała. Dlatego, że ona myślała, moja po angielsku się nie gadała jeszcze tak dobrze. No i myślała, że ja z Anglii i tak dziwno gadam, nie? Że niečo musi so mną być, nie? Ale potem się spotkali, tak no myślę, że jużśmy spolu 6,5 lat. No i Ace mamy, Ace jest nasz czwornogi przyjaciel i on jest 3,5 lat i bardzo dobrze, taki jak nasz syn jest on. Mówisz, że ten angielski nie był wtedy jeszcze taki dobry, to co zatrybiło, co sprawiło, że to wszystko udało się jakoś ułożyć? Nie wiem, ty opowiadałeś dowcipy tą łamaną angielszczyzną, czy na sam uśmiech po prostu ją zbajerowałeś? Nie, ja gada lepiej jak wyślawał wiadomości, no i wiadomości jak wyślawał to bardzo, to nie było dobrze i dlatego jak się spotkali, tak już lepiej było, no już mogli pogadać lepiej, ale jak wiadomości wyślała, to było bardzo, bardzo trudne i ja gadam, no, lebo na Słowacji w Polsce, jak się uczysz ten język, tak chcesz iść takie, że ty tensi za wszystko musisz, no ja to zle, ja to nie wiedział bardzo dobrze, ale jak mówię, no ja gadali tak i ona bardzo dobrze kobieta, no i ja myślę, że nie wiem, no chciała asi, nie chciała Anglika, no i potem, no jak gadam, no 6,5 lat spolu i to no, już długa doba.
Ty wyjeżdżając do Anglii miałeś kilkanaście lat, byłeś wtedy nastolatkiem. Nie wiem, to był taki moment trudnej decyzji. Porzucasz słowacką piłkę, wyjeżdżasz w ten wielki świat, zrobić piłkarską karierę. Co w ogóle spowodowało, że Henryk Rawas nagle opuścił Słowację i wylądował na Wyspach? No, ja znał jednego takiego jazzful keepera, Sila Kantar, i on robił bardzo dużo kempów brankarskich i on znał tych trenerów z Anglii, dlatego że jazzful keepers to jest brankarska taka. I ja przyjechał na kempy treningowe i tam byli za mnie zadowoleni trenerzy z West Hamu, pierwszy razem, no i potem ale nic się nie zrobiło i potem z Peterborough United. No i jak tam pojechał do Peterborough na 10 dni trénovať i potom povedali, že mňa tam chcú, nie? A ja bol taký bardzo zadovolený, dlatego že na Slovácii nebol nejaký extra talent alebo niečo, že bardzo dobře byl, hral v Namijave, no hral za U19 a mal 15 let. No ale myšla, že v Pilce to nikdy nevieš, no ale dla mňa to bylo, nebyla to trudná decízia, dlatego že mohol ísť do Anglie. I Anglia je taká, ten kraj, kde tá pilka přijechala do sveta, nie? I dla mňa to bylo, že dobře môže ísť do Anglie, grať pilce. Bylo trocha problémy, dramat i s rodzinou, i tak, no, mal 16 let. Ale potom rodzina povedala, že môžu pojechať, no i pojechali. Jak mluvím, dla mňa je bardzo ľatvá decízia, ja chcel ísť, ale potom už to bylo trudnejšie, tie pierwsze 4-5 mesiacov bylo bardzo trudných tam. I no poté ale dalo mi to bardzo dużo do życia. I bardzo dużo dobrzeho i zlego, ale myślę, że poučil jsem się i dalo mi to potom do budúcna, do tej kariery pielkarskej po tom Peterborough i tak. I no jest to jak bylo to łatwa decyzja, trudny moment tam, 4-5 miesięcy, no i potem już lepiej. Czy chwilę stoimy pod stadionem ekipy FK Senica, no, której ty barw broniłeś naprawdę niedawno. To z Senicy trafiłeś właśnie do Widzewa. Dzięki Bogu nasi skauci gdzieś faktycznie cię mieli na oku i do Łodzi cię zaprowadzili. No to co, zwiedzamy, nie? No tak. Oprowadzisz nas po tym, co tutaj możemy zobaczyć. Tak, sprowadzimy. Fantastycznie. Idziemy. No i faktycznie możemy sobie pozwiedzać, pooglądać. Henie, czy to jest jakiś, nie wiem, cień wspomnień? Pamiętasz mecze rozgrywane tutaj w barwach FK Senica? No tak pamiętam. Myślę, że ja przyjechał do Widzewa w marcu, nie? Tak ja tu jeszcze w marcu grał. I myślę, że ostatni mecz, który to grał, Michalowcami grali, wygrali, myślę, że... I ano, wygrali. I nie wiem, że ci Żutkarni wtedy złapał. I no, jest to, no, bardzo dużo czasu tu strawili jak dzieca. Gadam, no ja tu grał do U15 i potem pojechał do Spartaka Mijawa i potem się wrócił, no wrócił się ostatni sezon i myślę, że 24 meczów tu grał i to dla mnie bardzo dobrze, dlatego że mógł do Widzewa przyjechać, no keby nie grałem tutaj te mecze, tak do Widzewa by się nie przyjechał, no. Co spowodowało, że wróciłeś z Anglii z powrotem tutaj do Senicy, do domu rodzinnego, na Słowację, no bo nie wiem, to był taki powrót z konieczności, czy po prostu, nie wiem, potrzebowałeś miejsca na boisku, czasu gry? Tak, główny taki był gra, potrzebował grać mecze, dlatego że w Anglii był 7 lat, no i w pierwszej drużynie bardzo dużo meczów nie grał, no i potrzebował, nie miał derby mi umowa, był koniec umowy i w derby była bardzo trudna sytuacja, dlatego że problemy finansowe. No i Senica, ja byl odtiaľ to i povedali, že šukajú brankáža i že chcú mne. No i ja mal umavu, no ja do domu, vieš. 7 let nebol v dome poriadne, no byl v Anglii v dome tak 2-3 týdne, nie v roce. I bylo tak, no i otec mal taký, otec mal so zdravím, no tak to bylo také či no mače, zdravie i tuto v dome byť, no ale hlavne byli tí mače, no. Lebo viedzel, že v Anglii nemal bardzo dužo takých, mohol ísť do League 2 alebo League 1, čo je 3. alebo 4. požom.
ale nie byłbym pierwszy bramkarzem, no. I wiedział sobie, że potrzebuję grać, aby sam taki restart kariery, no. Na tym boisku pewnie miałeś wiele okazji do tego, żeby pokazać swoje umiejętności, no to też spowodowało, że gdzieś w Widzewie dostrzeżono twoje możliwości, twój potencjał, uznano, że to ty będziesz dobrą osobą do postawienia między słupkami bramki czerwono-biało-czerwonych, ale no właśnie, Senica to była ekipa, która no, wielokrotnie musiała odpierać ataki rywali. Ty miałeś dużo roboty, niewiele czystych kont, ale za to mnóstwo interwencji. Najwięcej w tamtym momencie w lidze słowackiej. To był taki renesans, nie wiem, wróciłeś do żywych, łatwo było szybko złapać formę, rytm meczowy? No ja wiedział, że mam umiejętności bardzo dużo i bardzo trudno trenował w Anglii, no nie grał mecze, no potrzebował to przetawić do tych meczów i wiedział, że mam umiejętności, no ale w tych meczach jak to jest przetawione, tak to jest widzieć, no jak w treningach pokażesz, tak wiesz, to nikogo, głównie w Anglii, to macie jest to główne, nie? No i dla mnie tuto mali skład, ktorý bol, myslel, že lacný, ale závodníci chceli grať a mieli bardzo dobrú družinu, by som povedal, ale umietnosťami až tak nie bardzo dobrú na slovackým, aby sme bojovali o tie, ja neviem, top 5, top 4. No ale myslel, že mali bardzo dobré vyniky, lebo všetci mysleli, že pôjdeme, budeme pievži, čo pôjdeme do druhého pozemu. No i my bardzo dobré vyniky, no negrali ladnú pilku, ale grali na vyniky. No Už i... mi Proste? Brzmi znajomo. No ale myślę, że no, dla mnie nie było dużo czystych kont, ich chciał czym więcej, ale ja gadam, no mal bardzo dużo interwencji i ja gadam w Gainsborough, no te interwencje i ta robota w tym meczu mi da takiej większej pewności, no ale tutaj mal dużo, no i dlatego wiesz, we Widzewie i tak mnie kluby mnie nejaké skautovali, ale pojechał do Widzewa, no vo Widzewie mogol. Bylo to tak našipko všetko, no i kontuzia Jakuba Vrábla i Konrada Rešku, no i také všetko našipko, ale pilka niekedy tak je. No. I tuto bylo 250 kibicov na mečoch i len byl vo Vizeve, kde bolo 17 tisíc kibicov. No i ten požom polský je lepší od Slovácie, ale ja gádam, no tuto dobrý čas tu strávil, byl doma u rodziny, mogol byť po dlouhej dobe i znám tu bardzo dużo gościów, mój trener brankarzy tuto, on mnie trenował jak był jak dziecko, nie, tak było takie milé, no, się wrócić, ale dla mnie to był taki, że się wrócim, chcę odegrać mecze i chcę już do wyższego poziomu, no a Widzew był taki z niczego nic, ale najlepiej jak się mi mogło stać. No to teraz tak, do Anglii było łatwo wyjechać, od razu gdzieś w tej młodej głowie. Łatwa decyzja, ale tam było momenty. Trudne, no tak. No to podjąłeś decyzję szybko. Młody chłopak, zajarany piłką niesamowicie, zainteresowany tym, żeby spróbować futbolu w Anglii. No decydujesz, jadę, nie zastanawiam się. Jak to było z Widzewem? Bo no, jesteś tutaj w Senicy, to jest znowu dom rodzinny, ale szykuje się kolejny wyjazd. Nieco bliżej, no bo z Polski tutaj, tak. Z Łodzi tutaj właściwie 5,5 godziny autem jesteś w domu, ale jaka to była decyzja? No ja szukał już rozwiązania, dlatego że w Senicy byli problemy finansowe i już zawodnicy już nie chcieli grać, ty starsi, ja wiedział, że jak już nie będą ty lepsi zawodnicy grać, tak można te wyniki będą gorsze, nie? I dla mnie dobrze, że ja si zrobil nejaké to meno v tej lidze i nechcú teraz s každým mačom 3-4 5 brániek mieť, lebo negrajú grajú s družinou, ktorá graje za U19 v Senici. No i dlatego ja už zmýšľal, aké budú rozviazania, no i vidieť, jak přijechal, to bylo bardzo latvá decizia. No chcel grať, ja chcel grať mače, chcel grať co najviacej mačov i bylo, že dobře, jest tam šanc grať mače vo Vizeve v polskej pierži lidze i je tam šanc avanšu do extraklasy, čo extraklasy je bardzo dobrý požom. Myšľa, že i svietovo. I dla mne latvá decizia i videl videa kibicov, videl stadiony tak, i bol bardzo latvá decizia. Šipko zrobil, chcel pojechať, no i myšľa, že pierži kontakt byl štvartek. Nie. Tak, do piątku musel zrobić decyzję i w niedzielę pojechał, nie? I mojej żony rodzice przyjechali w piątek do niedzielę, nie? Tak bardzo wszystko było, ale bardzo zadowoleni, że jestem tu przyjechał do Wodzie i
Jak gadam, no tu to było dobrze, ale we Łodzi bardzo dobrze. No, o Łodzi też sobie jeszcze porozmawiamy i też uważam, że tam jest świetnie. Znowu marzniemy. To do samochodu śmigamy i jedziemy dalej. Rany faktycznie dzisiaj nie jest najcieplej, więc dobrze. Tutaj już też grzanie włączone, więc się rozgrzejemy za chwilę. Heniu, wspomnień czar, jeśli chodzi o FK Senica, to na pewno. Ja jeszcze głębiej będę chciał sięgnąć, bo my mieliśmy okazję, o tym już chyba gdzieś wspominaliśmy, widzieć pamiątki związane z drużyną z twojej rodzinnej miejscowości. Wszystko wskazuje na to, że twój tata też grał w jej barwach w piłkę, zajmował się też tym, żeby gdzieś ta społeczność futbolem żyła. No, nie mogę nie interesować się tym, jak duży wpływ rodzice i tata i mama mieli na twoją karierę, na to, że no jesteś w tym miejscu, w którym jesteś, żyjesz z futbolu, jesteś zawodowym piłkarzem, grasz piłkę w Wizewie. No tak, mieli rodzice, mieli za dużo, nie, tak mama i ojciec, wiesz, od młoda się o mnie bardzo dobrze starali i mama tak więcej, dlatego że ojciec miał dużo roboty, a mama tak w domu, no wiesz, tak myślę, że bardzo dobrze zrobiła ze mną i samozrejmy ojciec, no i starszy brat, no z moim bratem bardzo dużo czasu strawili, bardzo dużo walczyli i fizycznie i jak grali na przykład FIFA, nie, i on wygrywał, tak, albo jak ja wygrywał, tak to było zdy dramat, nie, ale tak, no myślę, że i jak gadał, no stary ojcowie, obydwaja za dużo ze mną grali w piłce, jak już byłem młody i potem jak nie grali ze mną w piłce, tak mój jeden stary ojciec, z nim mam wideo, jak na jeho ogrodzie grali i potem jak był bardzo mały, ja już był w bramce i z drugim potem na mnie, bo mnie drugi pozywał 20 minut tam, 20 minut spieć. Po szkole mnie zobrał i szliśmy na Mijawu na trening i potem do domu, lebo już mal viac czasu, no i dla mnie to było bardzo trudne, aby się chodził autobusem. No i po szkole by się musiał uciekać na autobus i byłoby to za mało czasu, no i tak to musi powiedzieć i starzy ojcowie. Bardzo dużo czasu i bardzo dużo tej pilki do mnie dali. No i potem jak mówił, no i mama i ojciec bardzo się o mnie dobrze postarali, no i brat. I myślę, że tak, taka wpilca jest w rodzinie i sportowa, ale muszę powiedzieć, no i że w mojej karierze bardzo dużo ludzi mi pomogło. Czy już trenerzy, motoryczni i jest dużo, dużo ludzi, którzy mi pomogli w tej mojej karierze. Park wokół stadionu FK Senica też wzbudził jakieś wspomnienia. Zresztą my akurat obok niego jedziemy, to jeszcze ta łezka się może wokół zakręcić dodatkowo. Mówiłeś, że to treningi biegowe no, zwryły się w twoją pamięć po prostu. Tak. To były takie typowe zajęcia motoryczne. Biegacie do górki i z powrotem. Myślisz, że no, nie wiem, to szkolenie te kilkanaście lat temu, to było coś, nie wiem, co ukształtowało tę ekipę piłkarzy, którą teraz jesteście, nie wiem, patrząc na roczniki 95-2000, dajmy na to, gdzieś tą grupę wiekową sobie zmieśćmy w 5 latach. Myślisz, że to wszystko jakoś idzie do przodu? Już nie ma miejsca na takie bieganie po parku po prostu w ramach treningu? No, tak ja to nie lubię wtedy w tym parku. Bardzo zima i takie motoryczne przygotowanie w zimę. No i teraz myślę, że już te... Już lepiej już taki ten system jest, no wieda już jest, kluby już więcej inwestują do tego, u dzieci, no i już jest zmieniona ta doba, no jak ja gadał, mój stary ojciec jak trenował, tak oni tam biegali w dziedzinie do góry, nie, z dziecami, którzy nasankowali, nie, tak oni musieli do kopca biegać i bardzo dużo, no teraz już myślę, że mniej tego biegania, ale zase więcej z pilką i myślę, że dlatego jest to lepiej, dlatego że ty jak pilkasz, z tą pilką potrzebujesz, lebo mecze się grają na pilce. Jest bardzo ważne i ta fizyczne fondy, ale pilka je pilka. No i myślę, że teraz jest to také, že ešte viacej pilky. Ale myślę, že v tých tréningoch, jak się robia, tak stále se dużo biega i trudno, ale už je to viacej v grách i v taktičných veciach. No ale myślę, že zawsze ešte będzie také, že to bieganie v parku, bieganie do kopca, do to the hill,
I takie będzie bardzo, bardzo, jeszcze tego będzie, no to jest takie mentalnie, nie? To jest bardzo trudne i jest to trzeba, no ale teraz już jest lepiej, co się týka tego motorycznego przygotowania, już jest więcej takich dań. Jak miałeś, nie wiem, kilka lat, dajmy na to 6-7, to już wtedy wiedziałeś, że twoje miejsce na boisku jest między słupkami bramki, że chcesz być bramkarzem, nie wiem, już wtedy ci mówili, no Heniu, masz 6 lat, jesteś wysoki chłopak, będziesz bronił bramki, czy no początki były zupełnie inne? Nie, to jest takie dobrze, że ja grał, jak mal 5 do 7 lat, ja grał i pilce, i w hokej. No i potem, jak mal 7 do 10 lat, ja grał i w hokej, iba hokej, bez pilki. I potem, a w hokeju nie grał w bramce. No ale ja chcel iść, jak mal 10 lat, ja chcel iść do bramki. Ale povedali, že nie, že som duží, že chcú, aby obranca, nie? Tak ja povedal, že dobře. Tak idú grať v pilce. No a moji kolegovia, najlepší kolegovia, oni grali v pilce Senici i potrebovali brankáže. No tak povedal, že dobře, hokej nebudem grať, ja chcú byť brankážem. No i přijechal do brany. No i môj brat se šmeje, že on, ja nevedel biegať, jak bol mladý. Tak dlatego v brance byl, nie? Že ja nevedel biegať. No i neviem, lúbil byť brankážem, lúbil lapať pilky, lúbil ešte gádze do stria, lúbil, jak gádam, no ja miel myšľa, že 3 leta i mám video, jak môj starý otec mi kope pilku i ja lapiem, nie? Medzi dvoma, Drzewami. Medzi dvoma drevami u nich na ograde. No i vtedy myšľa, že dobře, že už chcú byť brankárem, no i lúbil to. I nevedel biegať, no to je ďalšie taká rzecz. Dla ciebie, nie wiem, takie wspomnienia, gdzieś wracanie do tej, do tego, jak ta kariera zaczynała się kształtować, do tego, jak byłeś jeszcze dzieckiem, nastolatkiem, nie wiem, to też jest ten moment przyjemny, czy raczej jesteś zdania, że może nie warto w ogóle nad tym jakoś rozmyślać, te wspomnienia nie są tak ważne, nie wiem, następny dzień, to, co może się zadziać, patrzymy w przyszłość. No ja wżdy zmyślam nad tym, co jest teraz i chcę być, jutro chcę być lepszym i brankarzem, i tak charakterem, jak był wczoraj. Ale wieš, tieto spomienky sú bardzo, bardzo ladné. No i dla mojich starých otcov, oni už tu nejsou. I dla mňa to je také bardzo fajné, nie? Že kde byl i kde je ten teraz. I vždy myslel, že takéto spomienky o pilce i tak bardzo tak ladne spomínam. Ale snažím sa teraz žiť v prezent a chcú sa zlepšovať a chcú byť lepší každý dniem. Przejrzałem sobie przed naszą dzisiejszą rozmową kilka wywiadów z tobą. Nauczyłem się pewnie odrobinę słowackiego przy okazji, ale za każdym razem podkreślasz, że bardzo ważne w twoim spędzaniu wolnego czasu jest to, żeby mieć blisko siebie rodzinę, znajomych, przyjaciół. No oczywiście George'a i psa, ale to już wiemy. Jak wygląda grupa przyjaciół Henryka Rawasa? Masz ich mnóstwo rozrzuconych po całym świecie, czy to jest, nie wiem, 2-3 bardzo bliskie osoby? Nie, mam bardzo tak bliskie, nie mam za dużo. Nie, myślę, że w Zedzinie nie mam takich kolegów i tak, ale bardzo dużo czasu nie jestem z nimi, dlatego że byłem w Anglii, byłem teraz w Polsce, ale mam takich, myślę, że dwóch, trzech, co są bardzo, bardzo ważni. I na przykład mój brat, s ním bardzo dužo času, nie, jak mladší byli, potom bylo také, že jak ho mal 18-13, tak možná tak dužo času nestravili, ale potom, jak byl starší, tak dužo času spolu, nie, i s ním bardzo dužo gádám, no i potom mám takých jedného bardzo, bardzo myslel, že takého najlepšieho kolegu, no i potom mám tak, znajomých i tak, ale myslel, že chcú mať taký malý, nie, dlatego, že myslel, že dla pilky, dla takej fizycznej i wszystkiego dużo czasu, no a nie mam dużo czasu na dużo ludzi w moim życiu, no tak się snażim ma taki mali kruch, no i bo widzę na przykład też, ale myślę, że tak z kolegami bardzo dobrze si, wiesz, snażim się gadać i tak być za dobrze, ale myślę, że takich tych tak pomniej. Masz czasem wrażenie, że taki zawodowy piłkarz, nie wiem, ma po prostu przez to, że ma mało czasu, to coś w życiu traci ta droga, którą wybrałeś, ten zawodowy sport powoduje, że coś ci, nie wiem, twoim zdaniem może przemyka koło nosa? No na 100%, no jak był młodszy, tak wiesz, ja išiel do silovnie, albo išiel na trening i moi kolegovia išli, wiesz, do dzedziny, albo do miesta, albo na imprezy, a ja nie mogłem, no ale
myślę, że jest to takie to, jak chcesz być, atlet albo profesjonalny, chcesz grać niečom, tak musisz tomu czas, no, obetować musisz tomu czas a musisz stráviť ten czas tym sportom, no, musisz na siebie ogladać. To jest taki 24 godzin, 3 dni w tydzień, no, musisz ogladać, co jesz, musisz ogladać, co robisz, jak długo jest sen, no i takie to rzeczy, no, ale dla mnie to jest, ja to lubię, myślę, że nie jest to dla każdego, ale dla mnie ja to bardzo lubię i chcel być profesjonalny piłkarz i dał do tego, co mogł, no i myślę, że wykorzystał, no ale wiem, że jeszcze dużo, dużo do roboty. Gdybyś nie został piłkarzem, to byłbyś, nie wiem, wokalistą, bo ja już ja miałem próbkę twojego śpiewu, no powiedzmy, że było nieźle, tak, tak powiedzmy, ale no jak to wygląda? Myślę, że wokalistą byśem był, gdyby ja ciebie płacił, aby ja grał dla ciebie, pre ciebie, nie? Nie, myślę, że wiesz, moje rodzinie jest, mój brat ma marketing, digital marketing i on jest prawnikiem i myślę, że išiel byśem taką drogą, że można prawnik, można niečo do sportu, ale nie wiem powiedzieć na 100%, co byśem był, dlatego, że już jak był w Anglii od 16 lat, mój jeden był taki, że 15-16 lat, chcę być profesjonalnym piłkarzem i dał do tego wszystko, co mógł, nie? Tak nie zmyślał. Mam aj uniwersytet, zrobił w Anglii, to jest sportowa wieda, albo Sport Science and Coaching in Football. Mm-hmm. Mam 3 lata tam zrobił i tak się przygotował, no ale jak ci gadam, od 15 lat był, że chcę być profesjonalnym piłkarzem i to jest moja taka główna droga, no i myślę, że gdyby nie, tak byś myślał taki prawnik, albo takie rzeczy około można. Jest szansa, że nie wiem, jak skończysz piłkarską karierę, to pójdziesz właśnie w tę branżę? A, myślę, że już nie. Myślę, że nie. Myślę, że tak sport, lebo bardzo kocham sport i kocham był piłkarzem i kocham tak to motoryczne, jak to zrobił tu uniwersytet. Kocham to, tak można takim w tym, ale już prawnik już nie, już jest nieskoro. To może nie wiem. Trener reprezentacji Słowacji kiedyś? Trener nie, a można bramkarski trenerz, byśmy chciał. No i bramkarski, myślę, bramkarz jest taki inna, nie? Taka druga do piłkarskiego, tak myślę, że tak bramkarski byśmy wiedział, ale wiesz, teraz moja taki główny fokus jest na granie w piłce, no i na to, abyśmy grał lepiej i był bez kontuzji, a był zdrowy. Skoro ten fach bramkarza jest taki no, wyjątkowy w skali drużyny, generalnie w skali tej dyscypliny, jaką jest piłka nożna, to oznacza, że najlepiej w drużynie dogadujesz się w Widzewie z Wasylem i Kubą Wroblem, czy no wręcz przeciwnie, tak nietypowo byś wskazał jakiegoś swojego najlepszego kumpla w szatni? No to jest, nie będę gadać, że do najlepszy kumpla w tej szatni bardzo dużo czasu był ze Serafinem Szotem, dlatego, że my jak na wyjazdzie, tak spolu jsme w jednym pokoju. I tak, ale myślę, że ze wszystkimi mam dobrze taki relationship, muszę po angielsku. I snažím się, no, ono trudne, wiesz, bardzo dużo czasu spolu jest, jak jedna drużyna i no, tak myślę, że ze Šotem dużo, z Markiem dużo i pomimo futbalu, dlatego, że on jak Čech, my rozumiemy się i idziemy na kolację i tak, ale i potem Giro, Chris Hansen, Martin Kreuziger, dużo czasu tak chodzimy na, wieś, i na pilce i pomimo pilce w naszym czasie. I ale myślę, że Kuba Wrabel jeszcze za posłane 3 miesiące z nim był więcej, dlatego że on jak miał kontuzję, tak on indywidualnie i on bardzo dobry chłopak, no i cieszy lubię, że on bardzo dobry bramkarz i chce ta rywalizacja, dlatego że myślę, że i dla mnie i dla niego to jest dobrze, że jak rywalizujesz, tak potem lepiej grajesz, lepiej trenujesz. No i co się i Vasil, no z Vasilem też bardzo gadał i dużo czasu spolu byli, no i tak, no myślę, że w tej drużynie dobrze, jest taka dobra pogoda. No i teraz będzie przygotowanie do kolejnej rundy. Dla kogoś, kto wewnątrz drużyny cały czas funkcjonuje, jest takie uczucie, że nie wiem, jak na koloniach, na wycieczce klasowej czasem, no jesteście 20 kilku chłopaków, jest sztab szkoleniowy, który dba o to, żeby niczego wam nie brakowało, ale też to on jakby zawiaduje wszystkim tym, co wy będziecie robić, to on planuje wasz tydzień. Masz wrażenie, że to jest właśnie takie
życie pod, nie wiem, kloszem? Że właśnie, no, trenerzy ustalają wam cały tydzień pracy, wy jako piłkarze musicie się jakoś do tego dostosować. Czasem czujesz, że jesteś taki zbyt schowany, zbyt zamknięty przed światem? No tak, to jest ten żywot tego piłkarza. No, jak myślę, że jak wiesz, myślę, że 90% tych dzieci, jak dzieci chcesz grać można w piłce, można w innych sportach i chcesz być taki profesjonalny, nie? No i myślę, że można trochę tak, ale jest to taki inny żywot. No, ty musisz 24 godzin, 7 dni w dniu musisz się o siebie starać, aby w tym meczu ten najlepszy podał ten najlepszy performance dla ciebie i dla drużyny. No, można nie powiedziałbyś, że skowany, no jest to takie, można trochę, jak grasz na wyższym poziomie, grajesz, tak można trochę więcej skowany, jest to taki drugi żywot, ale tak wiesz, myślę, że dla mnie lubię grać w piłce i lubię tu taką, czy już kibicowską i tak, lebo oni interesują się z ciebą, no i można trochę, no widzieli, jak to było z tymi graczami jak Lampard, Rooney, że nie mogli się pognąć na 5 metrów bez tego, aby niekto chciał zdjęcie albo autograf. No jest to trudne, ale tak jest to nasza ta robota i myślę, że czym lepiej robisz tu robotę, tym więcej tego bude, ale musisz, że dla mnie, ja się bardzo, bardzo lubię i nie jest to taki, że schowany przed światem, ale chcę zrobić to najlepiej dla mnie. No, a keby nie chcę, tak muszę zmienić robotu. Wróciliśmy do punktu wyjścia naszej słowackiej eskapady. To oznacza, że przejażdżka dobiegła końca, ale nie dobiegła końca nasza rozmowa, Heniu, bo jeszcze szybkie pytania na sam koniec. Zmierzył się z nimi Marek Hanusek w ostatnim wydaniu Widzewa po godzinach. Zmierzysz się także ty. Uważaj, ja to mam przygotowane. Na liście najlepsze miejsce na wakacje. Szybka odpowiedź. Dla mnie Marbella. Okej. Najlepsze miejsce do spędzenia czasu w Łodzi. Manufaktura. Ulubione zwierzę. Pies. Jakbyś był zwierzęciem, to byłbyś? Pies. Swoim psem czy jakimś innym? Swoim psem, tak. Tak myślałem. Największe piłkarskie marzenie? Marzenie... Myślę, że grać za pierwszą drużynę Słowacji. Być pierwszym bramkarzem w słowackiej drużynie. No to największa porażka w karierze. Myślę, że 6-0 w FA Cupie, jak grał za Gainsborough Trinity w pierwszej rundzie FA Cupu. Ale to 6-0. Było takie spotkanie, że zabadło ci aż tak głęboko w pamięć przez te 6 bramek, czy nie grałeś źle? Ja nie grałem źle, no myślę, że jeszcze takich 5 złapał, ale bardzo źle grali jak drużyna. No to teraz ulubiony klub sportowy. I czemu widzę? Widzę Łódź. Najlepsza drużyna w Polsce. Okej. Okay. Na sam koniec. Ulubiony piłkarz? Ulubiony piłkarz. Myślę, że dla mnie bramkarz Edwin van der Sar był ulubiony. Jak był wyrastali, tak to u mnie ostało. No cóż, wcale mnie to nie dziwi, no bo i wzrost się zgadza, i umiejętności się zgadzają, no, tak, bo też tak. Kiedyś mógł... Teraz trudno, teraz to nie jest taki oblubeny, ale wtedy Edwin van der Sar ho oglądał i dla mnie to był bardzo, bardzo dobry brankarz i teraz myślę, że z brankarzem tak się snaží poučiť, zobrať si také, ale Edwin van der Sar jest taký dla mnie top, no i nie gra już długo. Też kiedyś będą o tobie mówić, miejmy nadzieję, że też byłeś top, ale już długo, długo nie grasz i to będzie za jakieś 20 może. No, 30. Można 20, zobaczymy. Dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo. Za to, że dzisiaj z nami byłeś, za to, że nas ugościłeś w swoich rodzinnych stronach. To jest chyba właśnie ta słynna górka, pod którą musieli zawodnicy tak, podbiegać tak. Z sankami. Mój stary ojciec gadał, że tam biegali gole i dzieci w tyle i dzieci potem dole sankowali, jak był śnieg. Też zjeżdżałeś? Nie pamiętam. Można, ale nie pamiętam. Mój brat tak. No to były właśnie wspomnienia z Henrikiem Rawasem. To było najnowsze wydanie Widzew po godzinach. Dzięki serdecznie, że byliście z nami. Dziękujemy także za wsparcie naszemu sponsorowi w filmie Fleet Center. No Henio, czy to tak prezentujesz? Powinieneś grać w reklamach od razu. Tak, dziękuję bardzo, że przyjechali i dziękuję Fleet, że wam dali samochód. Do zobaczenia na boisku, do zobaczenia w Łodzi, no i oby w koszulce reprezentacji też wkrótce. Dzięki. Tak. Dzięki bardzo.